Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku serii poświęconej Księdze Psalmów i dzisiaj przychodzimy do Was z psalmem 4. Dyrygentowi na instrumenty strunowe, psalm Dawida. Odpowiedz na moje wołanie, Boże, który mnie sądzisz sprawiedliwie. Ty mnie wyzwoliłeś z udręki. Zmiłuj się nade mną i usłysz moją modlitwę. Synowie Adama, dokąd będziecie mnie lekceważyć? Czemu kochacie marność i lubujecie się w kłamstwie? Wiedzcie, że Pan cudownie wywyższył swego świętego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Wyżalcie się w sercu na swoim posłaniu, a odzyskacie spokój. Złóżcie należne ofiary i zaufajcie Panu. Wielu mówi, kto nam ukaże to, co dobre? Panie, rozjaśnij nas światłem Twego oblicza. Wlałeś w moje serce radość, większą niż w czasie obfitych zbiorów zboża i wina. Spokojnie kładę się i zasypiam, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że odpoczywam bezpiecznie. Początek tego psalmu mówi o tym, że Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. I mi to bardzo przypomina moją historię, kiedy było mi bardzo smutno i też lękałam się w jakiś sposób o przyszłość. I leżałam w łóżku i po prostu zawołałam do Boga, że no proszę Cię, powiedz coś do mnie. I wylosowałam sobie cytat, w którym było napisane, że Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i powiedział im, nie lękajcie się. I ja przez te proste słowa bardzo doświadczyłam Jego miłości, takiej opieki i tego, że On widzi to, co ja przeżywam i jest tutaj ze mną. I to było dla mnie tak niesamowite doświadczenie. I to jest właśnie to, że On wysłuchuje naszej modlitwy i dźwiga nas z naszych utrapień. Ja najbardziej zwróciłam uwagę na słowa złóżcie należne ofiary i zaufajcie Panu. I dla mnie oznacza to, że powinnam złożyć Bogu w ofierze moje życie, oddać Mu każdą sferę swojego życia i też pozwolić Mu przejąć stery i mieć świadomość tego, że wtedy On będzie przy mnie, będzie mnie prowadził i On sam będzie działał. I mam też takie doświadczenie, że kiedy coraz bardziej oddaję Panu Bogu swoje życie i pozwalam Mu przyjąć tą kontrolę nad życiem, to On przemienia mnie i przemienia moje serce. I tutaj napisane jest, wlałeś w moje serce radość, większą niż w czasie obfitych zbiorów zboża i wina. I Dawid pisze to zdanie po tym, jak przechodził przez wielkie trudności. I ja też mam takie doświadczenie, że kiedy przeżywam jakieś trudności, przeżywam je z Bogiem, to potem On wlewa w moje serce niesamowitą radość, która jest trwała. Nawiązując do tego fragmentu, o którym mówiła Milenka, ja też w swoim życiu mam takie doświadczenie, że takie największe szczęście i błogość jest właśnie w tych momentach, gdy spotykam się z Bogiem, czy to na adoracji, czy na uwielbieniu i jestem w tej relacji z Nim. I właśnie też tutaj jest napisane w tym psalmie, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Bo właśnie my czasem próbujemy znaleźć tą swoją radość w takich prozaicznych rzeczach, w jakichś sukcesach, które są takie światowe, a właśnie to prawdziwe szczęście płynie z relacji z Nim. Mnie najbardziej zatrzymał ten fragment, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, wyżalcie się w sercu na swoim posłaniu, a odzyskacie spokój. Myślę, że to jest dla nas zachęta, żeby wyrażać to, co czujemy, żeby te emocje, które są w nas, też wypuścić, bo Pan Bóg kocha nas, kocha nasze człowieczeństwo, kocha też nasze emocje. I często boimy się wyrażać naszą złość, czy też smutek, ale tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Jedyne co, to po prostu musimy pilnować tego, żeby po prostu nie skrzywdzić drugiego człowieka, żeby wyrażając te emocje, nie zranić innych. I też... Przestało. Ale to w ogóle jest piękne, bo no. Zobacz, ona mówi o emocjach. No i ja się przypomniało. Ja się tak obawiam. Jak to jest niesamowite, że tak miałam trudność z tym samym i teraz jak go czytam. No i tak dokładnie to, co tutaj jest napisane. Boże, ja już nie poczułam takiej miłości.
niesamowicie porusza mnie te słowa, że żebyśmy wyżalili się w sercu na swoim posłaniu, a odzyskamy spokój. Bo właśnie to jest niesamowicie prawdziwe, że kiedy leżymy w takiej bezsilności, już nie wiemy, co zrobić ze swoim życiem, to właśnie wtedy Bóg jest najbliżej nas i On czeka na to, żeby potraktować Go jako przyjaciela, żeby powiedzieć Mu o tych naszych trudnościach, co teraz przeżywamy, właśnie o tych wszystkich emocjach, to, co jest dla nas trudne. I On tylko czeka na to, żeby usłyszeć to i wysłuchać nas właśnie i przytulić do swojego serca i dać nam ten pokój, o który prosimy. To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam za oglądanie i życzymy Wam pięknego i błogosławionego dnia. Pa, pa! Pa. Boże, zaraz się popłaczę. Gabi. Dasz radę. Boże. I mam też takie życie. Mam takie życie. A tu chciałam na to uwagę, nie bajcie się, ale nie grzeszcie. No, też teraz bardzo na to zwróciłam uwagę. Może mnie się gniewać, ale jeszcze mnie chyba tak no. A jestem rozmazana. No tak trochę, właśnie tak się uśmiechałam, jak to ten... Jeja! Po spodem to już takie... Ale już dobra. Ale z daleka tego nie będzie widać, no, Gabi. Dobra, nieważne.